Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23 Kariera Menadżera Borussia Dortmund. W poprzednim odcinku doszliśmy do 23 września 2022 roku. Jak na razie w lidze jesteśmy na miejscu drugim, ale przed nami teraz Der Klassiker, który może nam dać już tutaj z powrotem lidera w lidze niemieckiej, więc będzie to naprawdę bardzo ważny Der Klassiker. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, mieliśmy naprawdę dobry start tego sezonu, bardzo udany start tego sezonu. Wygraliśmy pierwsze 3 mecze ligowe. Najpierw z Mönchengladbach, potem z Lipskiem, potem z Freiburgiem, potem pokonaliśmy Bochum. Niestety przegraliśmy w Lidze Mistrzów z Kopenhagą, co było bardzo dużym zaskoczeniem. I potem przegraliśmy z Werderem też, więc boję się, że mam troszkę spadek formy, ale liczę, że z Bayernem jednak i tak dam radę wygrać. Zakupiliśmy też już oficjalnie zawodnika, który dopiero do nas dołączy w styczniu. I tym zawodnikiem oczywiście jest Ferlan Mendy. On przychodzi z Realu Madryt, 27 lat, 84 overall. Wydaje mi się, że jest na tyle dobry, że będzie naszym lewym obrońcą. Może nawet do końca serii, mam nadzieję na pewno. Tak wygląda nasza podstawowa jedenastka jak na razie. I tak będziemy też występować, tak będziemy wychodzić też na ten mecz z Bayernem Monachium. Oni mają taki skład. Sané ma naprawdę dobry sezon za sobą, więc musimy na niego uważać zdecydowanie, więc to będzie gracz, na którego właśnie trzeba uważać, ale i tak mam nadzieję, że damy radę tutaj ten mecz już wygrać, no i możemy przechodzić do tego meczu. Jak widzę, też Manuel Neuer jest w tym meczu, a na Superpucharze, w meczu w Superpucharze, wtedy jeszcze w bramce był Sommer, to było ciekawe, więc zobaczymy, czy Neuer lepiej się spisze od Sommera, czy nie. Pojedynek też będzie Jurgen Klopp kontra Thomas Tuchel. Jeszcze niedawno pojedynki mieli w Premier League, teraz będą mieli pojedynki w Bundesliga. Już mieli chyba kiedyś, bo przecież Tuchel był jakim, nie pamiętam kogo on trenował, ale nie Mainz, no nie pamiętam, kogoś trenował przed PSG i tam, nie wiem czy on Borussia też nie trenował przez chwilę, ale kogoś trenował chyba jeszcze też przed Borussią. Wydaje mi się właśnie, że Borussia trenował, no ale wiem, że gdzieś w Bundeslidze też kogoś trenował innego niż Bayern czy Borussia i tam chyba się właśnie mierzyli wtedy z Jurgenem Kloppem. A my w tym momencie możemy przechodzić do tego meczu już. Zaczynamy. Sebastian Aller ze środka i możemy zaczynać. Julian Brandt, który jest razem z Allerem właśnie tutaj naszymi najlepszymi strzelcami. Myślę, że jednak Brandt jest statystycznie naszym najlepszym graczem jak na razie w tej serii. Kimiś. Wolf. Dobre podanie. Kobel. Dobrze. Tutaj do Wolfa podajemy celnie. Brandt. Świetne podanie. Aj, to było dobre, żeby do Wolfa podać, ale niestety nie udało się celnie podać. Podanie do środka. Tutaj Bellingham jest troszkę spóźniony. A ta Schlotterbeck dobrze wiedział, co się tutaj będzie. Teraz jeszcze, aj, niepodanie celne. Szkoda, brakło tutaj niewiele tego podania. Aj, Zyle się pomylił. A Sané się niestety nie myli i to jest 1-0 dla Bayernu. No niestety, Zyle tutaj właśnie był tak blisko tego przejęcia. Ja nawet nie klikałem tego w ślizgu, co mnie najbardziej dziwiło, bo aby komputer mi tak właśnie nagle naprowadził tego Zyle i wydawało mi się, że na pewno przejmie, ale niestety Sané pięknie to zmieścił. No jest najlepszym strzelcem jak na razie ligowym, więc nie można było się dziwić, że znajdzie tutaj jakąś lukę, żeby strzelić. Niestety to jest bramka. Julian Brandt próbuje. Tutaj mamy ciężko właśnie, bo jest tutaj ten Alphonso Davies, który jest mega szybki i potrzebujemy tutaj naprawdę szybkich graczy. Zdecydowanie tutaj lepiej, jakby Reina się ścigał z nim. Dobra, piłka naprzód do Royce'a. Podanie tutaj troszkę za mocne. Aj, chciałem właśnie na Halera. Teraz ma piłkę nasz napastnik, jednak to jest strzał, który jest bez problemu do złapania dla Manuela Neuera w tym momencie. I teraz będziemy mieli piłkę po spalonym. Reina. Teraz może się uda, nie było spalonego chyba.
Nie było spalonego. Haller, strzał zablokowany, ale jeszcze Reina też odda strzał, który był jeszcze gorszy. I niestety od bramki będzie zaczynał Bayern. Uda się może tą piłkę wygrać. Udało się. Dobrze, nasz tutaj obrońca wyskoczył. Guerreiro dobrze wchodzi. Haller, aj, jeszcze nie ma niestety ostatecznie tego strzału. Było blisko naprawdę. Po tej bramce zaczęliśmy lepiej zdecydowanie grać, to na pewno. Po tej bramce Bayern, nie tutaj podanie, nie tutaj to podanie powinno być. Teraz musimy uważać. Dobrze, Zyle. Nie Zyle, tylko Schlotterbeck. Jakoś nie wiem, czemu czwórka mi się kojarzy mega z tym Zyle, ale to jest Schlotterbeck oczywiście. A jeszcze wybijmy tą piłkę jakimś cudem. Ale dobra, Sané oczywiście. Kto inny jak nie Sané doszedł do tej piłki ostatecznie, ale i tak na szczęście Kobel nas obronił tutaj. Na krótko grają. Jeszcze pięknie udało się tu utrzymać tą piłkę. I Marco Reus teraz. Piękna piłka do Jude'a, Jude Bellingham. Daniel Malen utrzymuje się posiadanie cały czas. Aż to podanie było tak słabe, naprawdę. To było tak złe podanie. Wolf, pięknie, naprawdę. Tutaj seria dwóch takich ważnych przejęć. Ale przynajmniej mógłby podać też potem nie w piłkarza Bayernu prosto, tylko naprawdę to jest, dziwi mnie jak oni tutaj na przykład, no to jest tak proste, żeby nie podać, żeby nie trafić tego gracza. I tak oczywiście podanie pójdzie prosto w gracza Bayernu. Choupo-Moting. To może być ryzykowne i było. Nie tam to miało pójść. To nie tam miało pójść. Jeszcze raz chciałem to zobaczyć na powtórce. Nie wiem czy teraz, widziałem tam gracza, do którego chciałem podawać. No właśnie, ten na samym szczycie dosłownie, a ta piłka by była zagrana niby do Malena, chciałem do Guerreiro podawać. No niestety moja ryzykowna tutaj zagrywka się mega nie popłaciła, bo to jest 2-0 dla Bayernu. I niestety są na dobrej drodze, żeby nas tutaj znowu pokonać. Ale niestety no, to jest pierwszy sezon. Spodziewałem się szczerze, że możemy być troszkę poza zasięgiem Bayernu, że jeszcze w tych bezpośrednich starciach możemy troszkę tracić do nich. Schlotterbeck się za bardzo tutaj poddał. Coman nie ma gola. Duża tutaj interwencja. Malen. Piękna piłka do Hallera. Ale oj, ten ruch był. Ten jeden ruch był za bardzo do De Ligt aż tutaj. Aż za bardzo Haller tutaj podszedł do niego. Cancelo. Świetna interwencja. Też Schlotterbeck, nie wiem czemu ta gra mi nie daje go sterować, tylko da mi kogoś innego. Nie lubię jak mi gra, właśnie za często to się dzieje, że dają mi gracza, którym nie chcę właśnie sterować, który nie jest tym, który powinien być. Dobra, teraz udało się zachować spokój. Teraz Reina, Gio Reina może kontrować. Podanie do Branta. Tylko właśnie, dobra, teraz świetna piłka. Jude Bellingham. Niestety. Bo wiem, że to jest środkowy pomocnik, ale nie ma wytłumaczenia, jakim cudem on tego nie trafił. To jest strzał, jaki bym oddawał każdym dosłownie graczem. Dobra siła strzału, dobrze analog dany, tylko no nie wiem, tylko jedyne co wytłumaczenie, że to jest środkowy pomocnik i nie ma wykończenia takie jak napastnik, ale i tak, no nie ma wytłumaczenia jednak szczerze, że on nie trafi w takiej sytuacji. Pięknie Schlotterbeck, niesamowita interwencja. Rafael Guerreiro. Teraz Daniel Malen, tylko że ta piłka znowu nie potrafi nasz gracz podać do naszego gracza, tylko potrafi podać do Bayernu. No i będzie rożny. Mukoko wejdzie za Halera, bo myślę, że potrzebujemy troszkę szybkości na kontry.
Nie umiem się tutaj utrzymać przy piłce, niestety. A, już piękne pytanie dostane i to jest niestety 3 do 0. Niestety tam wybili z głowy już jakiekolwiek punkty teraz Bawarczycy. A, naprawdę szkoda, mega. Teraz Guerreiro nie potrafił utrzymać się przy piłce, od razu ma jakiekolwiek problemy, jak od razu przy przyjęciu praktycznie miał problemy. Niestety ten spadek formy, który mieliśmy, jest dalej, bo zagraliśmy tutaj naprawdę źle. I to jest naprawdę gol. Niesamowite, jakie oni teraz proste strzały im wychodzą. I to są naprawdę strzały, które są do interwencji, a im bez problemu te strzały wpadają do bramki. Jesteśmy dosłownie niszczeni przez Bayern. To jest wstyd naprawdę ten mecz, co robimy tutaj. Royce tutaj próbuje cokolwiek zrobić sam. Niecelne podanie, nie potrafimy. Naprawdę dzisiaj łatwiej podajemy do graczy Bayernu niż do swoich graczy. I to jest naprawdę... Nie jest to oczywiście dobra rzecz, to jest tragiczna rzecz. Mané teraz jeszcze. I jest piątka. To jest niesamowite. Z Newcastle najgorsza porażka to była 3-bramkowa, a już teraz mamy 5-bramkową porażkę. To jest niesamowite, naprawdę. Dawno nie trafił mi się tak tragiczny mecz. Grałem już w tej FIFA mega długo, ale naprawdę tak mi się dawno nie trafił. Taki naprawdę, dosłownie to jest katastrofalny mecz. My nie potrafimy nic dobrze zrobić. Wiem dobrze, że to naprawdę wystarczy. Na przykład jakbyśmy zagrali drugi mecz, to pewnie by tak nie było. Na przykład następny mecz na pewno nie będzie takiej porażki, bo czasami po prostu się trafi, tak, każdej drużynie, że dostaną po prostu łomot tak naprawdę. No i niestety taki jest tutaj też łomot. Nie potrafią nawet nasi gracze opanowywać piłki. Tutaj nie ma spalonego. Pozytyw jest, jeśli mamy jakiegokolwiek pozytyw szukać, pozytyw jest taki, że mogę się założyć, że gorszego meczu nie zagramy w tej serii, naprawdę. Gorszego meczu w tej serii nie zagramy i to jestem pewny, że gorszego meczu nie zagramy. Świetna interwencja. Może teraz się uda kontrę w końcu zrobić, Julian Brandt. Julian Brandt. Nie potrafimy wykończyć nic. No dosłownie nic nie potrafimy wykończyć dzisiaj. Czasami trudniejsze strzały potrafimy zrobić, a tu nawet łatwych strzał nie potrafimy wykończyć. I to jest koniec, niestety. To jest koniec, a może nie niestety. Niestety, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że to jest koniec tego meczu, bo... No chcę o nim zapomnieć, chcę o nim nie myśleć już, że to się wydarzyło. Prawda jest taka, że zostaliśmy zniszczeni dosłownie, zostaliśmy upokorzeni przez Bayern Monachium. No niestety, taka jest prawda. Ale możemy albo się smucić, że to się wydarzyło, albo wziąć się w garść i iść dalej, bo mamy kolejne mecze przed sobą, nie będziemy selekcjonerem Kanady. Teraz mamy ważny mecz z Sevillą, bo musimy odpowiedzieć zwycięstwem, więc ten mecz też sobie zagramy tak naprawdę. Nie będziemy zmieniać tutaj podstawowej jedenastki, wyjdziemy też z taką samą jak na mecz z Bayernem. I możemy zaczynać. No mam nadzieję, że po prostu nasi gracze będą chcieli się naprawdę zapomnieć o tamtym meczu i w taki sposób też... Aj, to miała być walka, to miał być ślizg. Ja klikałem kwadrat, a nie dośrodkowanie. Dobra interwencja Schlotterbeck. Aj, niestety udało się dosłownie na sekundę przejąć tą piłkę. En-Nesyri, dobra interwencja. Jeszcze dobrze, tutaj Kobel wraz z Wolfem tutaj naprawdę było blisko, bo mogło być bramkę dla Sevilla na sam początek. Wybijmy tą piłkę, świetnie. Ale teraz jeszcze nie udała się ta piłka. No i jeszcze naprawdę ta piłka... Spalony to był właśnie.
A i także oczywiście, że ta piłka, jak ja nie lubię, jak to często się zdarzy, piłka się jakoś podbija i oczywiście, że trafi pod nogi rywali. Teraz podanie do Hallera. Do Hallera to miało być podanie. Przecież analog nie był w bok, tylko analog był pod kątem, żeby podawać do Hallera. Nie rozumiem naprawdę, jakim cudem. Ten problem jest dosłownie z każdą FIFą zawsze. Zawsze jest ten problem, że te podania nie chcą iść często tam, gdzie chce, tak naprawdę. To jest mega dla mnie dziwne, że FIFA już tyle już odsłon FIFA była, ten problem jest już od, nie wiem kiedy, nawet szczerze. Cały czas. Reina, on jest szybszy, więc wolę jego tutaj puścić. Reina, niech schodzi do środka. Reina i to jest boczna siatka. Poza tym, jakim cudem... A dobra, bo był rożny, bo było znaczy odbicie, dobra. Miałem mówić, że czemu na bliższy słupek to i tak poszło. Haller, gola nie ma niestety. Pięknie, a jednak nie. Myślałem, że Jude Bellingham świetnie tutaj wytimingał ten ślizg. Przerzut na drugą stronę, En-Nesyri. Strzał, który naprawdę potrafi te strzały oddawać dobrze, ale na szczęście nie trafiają. Naprawdę. Czemu to się musi dziać? Czemu to się musi dziać? Ta cała akcja jest po prostu śmieszna, co tu się wydarzyło. Oczywiście strzelia 3-4 odbić i piłka i tak jakoś ląduje cały czas pod nogą Sevilla. Wychodzi Kobel, którego nie, nawet tym razem nie klikałem trójkąta, żeby wychodził. Aj, naprawdę, no nie wierzę, co tu się dzieje. Tak, z Bayernem może nie było sytuacji takich, tak tutaj oczywiście, że przegrywam w takiej głupiej sytuacji. I będzie rożny, tak? Nie, na szczęście nie. Nie tam. Czemu? To naprawdę to nie idzie do Reiny. Przecież to jest tak oczywiste, że to jest dużo lepsza opcja. Naprawdę, ta gra też powinna sama używać troszkę rozumu, można tak powiedzieć. Pięknie, Schlotterbeck, to jest mega interwencja. Ale i tak jest rożny. Wybijmy tę piłkę. Jeszcze tutaj, no czemu? Jeśli my to dotykaliśmy i ta piłka nie poszła do Royce'a. Szybko teraz piłka, dobra. Tym razem się udało jakoś celnie podać. Julian Brandt. Teraz, do Alera, szybko. Dobra, udało się to trochę późno, ale udało się. Reina, piękna piłka do niego. Gio Reina i to jest gol. Mamy pierwszą bramkę w tym odcinku w końcu i bramkę, która jest wyrównująca w tym meczu. Teraz może być tylko lepiej. Teraz może być tylko lepiej. Musimy atakować dalej Sevillę. Pięknie, pięknie. Nie wiem, że Sevilla nie potrafi poradzić z Papu Gomezem, który jest dwa razy od niego mniejszy i słabszy. To potem oczywiście dosłownie perfekcyjnie wykończenie, że no dosłownie pięknie się, perfekcyjnie, znaczy nie dało się wykończyć. Niesamowite, naprawdę to jest niesamowite. Julian Brandt dostaje dobrą piłkę, Marco Reus też dostaje dobrą piłkę, Marco Reus i to jest 2-2. Ale czemu my musimy oddawać te bramki? Czemu nie możemy po prostu zrobić takiej akcji, jak jest remis na przykład? Gudeli, chyba tak to się wymawia jego nazwisko. Wolf, jeszcze szybko piłka, dobra. Jeszcze szansa jest tej... Była już ta pierwszej połowie, wystarczyłoby jakby ktoś umiał celniej podać. No ale nic, po pierwszej połowie jest 2-2. Lepsze to, że jest przynajmniej remis, no bo tak naprawdę spokojnie tu mogliśmy przegrywać nawet. Sevilla zaczyna drugą połowę. Teraz za darmo stajemy piłkę. Nie potrafimy celnie naprawdę podawać, to jest... Nie wiem naprawdę co się dzieje dzisiaj, że...
Dosłownie nie da się tutaj cenie pytać. Czemu Schlotterbeck mi tutaj idzie? Jak ja tutaj mam Guerreiro, którym steruję, a Schlotterbeck mi właśnie tutaj osłabia środek. I strzał, i prawie bramka. Prawie bramka. Kobel broni jednak. No nie podoba mi się naprawdę, jak to wygląda w tym odcinku. Wolf dobrze sobie poradził. No, w końcu udało się wyjść z tego, podać właśnie dobrze. Jeszcze jakoś tutaj. No dobra, już miałem mówić, że jeśli ta piłka naprawdę nie wyjdzie i im się utrzyma pod nogami, ale w końcu udało się, że jakiś błąd tutaj jest. Sebastian Aller, Marco Reus, po dublet i jest dublet, nasz kapitan z dwiema bramkami i w końcu możemy powiedzieć, że prowadzimy w tym spotkaniu, w końcu. Jest prowadzenie naprawdę jak super, że udało się to zrobić w końcu. I teraz jednak nie możemy, teraz nie możemy się tutaj poddawać i nie możemy im dać w tej bramki. Musimy teraz iść z kolejną, za ciosem, musimy iść po kolejne bramki. Acuña. Dobrze, źle. Julian Brandt świetnie się utrzymuje przy piłce. Teraz może hat-trick będzie. Marco Reus. Marco Reus biegnie. Reus biegnie. Strzela i trafia. Jest hat-trick naszego kapitana. Co za występ Marco Reusa. To już jest hat-trick i mam nadzieję, że to też jest zwycięstwo. Jeszcze jest dużo tutaj czasu, więc nie będę mówił za wcześnie, ale naprawdę mam nadzieję, że to jest bramka, która zapewni nam to zwycięstwo ostatecznie. Świetne wykończenie na dalszy słupek. I bardzo potrzebna bramka wykonującego kapitana, który ma już hat-tricka. Daleka piłka do Navasa. Ale dobra, bardzo i celna. Świetnie, Guerreiro. Strzał i dobra interwencja. Ryerson, dobra, może wejść za Wolfa, czemu nie? Rakitic będzie rzucał piłkę. Podaje na blisko do Acuni. Ależ ta piłka niestety. Dobra. Jakim cudem z tego wyszliśmy, to nie wiem, ale znowu było mega groźnie. Daniel Malen z daleka. To jest tragiczne niestety. Nie wiem, jakim cudem Daniel Malen, który też przecież jest, też grał długo jako napastnik, więc on powinien mieć naprawdę dobre wykończenie. A po raz kolejny kompletnie nie da się tego wyczuć. Ocampos też biegnie. Oj, mogą być teraz kłopoty. Co za interwencja, ale co robi Kobel? Dobra, jest spalony, ale i tak. Kobel latał i nie wiedział, co się dzieje praktycznie tam. Mamy dużo szczęścia, naprawdę. Royce teraz świetnie się pokazuje w tym meczu, więc po raz kolejny piłka do niego. Marco Royce, czy to będzie czwarta bramka? Nie będzie, ale będzie rożny. Brand wrzuca piłkę. I to jest. Miałem już mówić, że gol. I wydawało się, nie wiem czemu myślałem, że to jest gol, ale to było. No dosłownie zaraz nad bramką. Mats Hummels wejdzie, którego nie widzieliśmy chyba jeszcze w tej serii. Wejdzie na ostatnie minuty za Zyle. Acuna. Świetny wścisk, tylko Brandt. Niestety na nim się położył Acuna i nie miał jak wstać. Acuna. En-Nesyri. Jeszcze Ryerson musi teraz do Alejandro Gomeza, do Papu Gomeza biegnąć. Świetnie, to było akurat automatyczne. Podobnie się wydarzyło w meczu z Bayernem. Też tutaj automatycznie mi się zrobił wślizg Ryerson i tam w meczu z Bayernem automatycznie mi Zyle zrobił wślizg. Tylko, że tam niestety ten wślizg Zyle był najlepszy. Jeszcze teraz Haller powalczył o piłkę, nie udało się.
A, jeśli to Royce by miał znowu bramkę czwartą. Zasługuje naprawdę na każde bramki tutaj, bo jest niesamowity. Strzał na bliższy słupek, który nie mógł się udać. Kobe łapie piłkę i myślę, że możemy sobie właśnie tutaj już nic nie robić, bo nie ma co. Wykop na ostatnie już tutaj minuty i to jest koniec tego spotkania. Borussia Dortmund wygrywa 4 do 2 z Sevillą. Nie było to łatwe, było to ciężkie, bo musieliśmy naprawdę walczyć sporo. Dwa razy chyba przegrywaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, ale udało się ostatecznie wygrać. Głównie to naprawdę dzięki za sprawą, tak, o to mi chodzi, dzięki za sprawą Marco Reusa wygraliśmy, który był niesamowity w ofensywie. Trzy bramki. Nie wiem, kto miał asystę do jeszcze jednej bramki też, bo już nie wiem, kto też strzelił tą jedną bramkę. Już zapomniałem, kto strzelił, bo strzelił trzy Royce i ktoś jeszcze, już nie pamiętam. A mniej czasem ten mecz z Hertą Berlin. Herta, która ma 11 punktów, więc to będzie mecz, który myślę, że dam pokaż najlepsze akcje sobie, bo nie chcę grać jeszcze już kolejnego meczu, ale też jeszcze myślę, że możemy coś zrobić w tym odcinku. Dlatego myślę, że dam pokaż najlepsze akcje i będę liczył, że uda się ten mecz wygrać. Tak, dałem pokaż najlepsze akcje, no i zobaczymy, czy dam radę wygrać z Hertą Berlin w tym starciu. Przydałoby się jakiś mecz, przynajmniej ligowy, też dzisiaj wygrać i zaczynamy. Jakoś szczerze, to są chyba wyjazdówki, bo już jakoś, według mnie, one wyglądają ładniej niż domówki. Jeszcze ta piłka do Royce'a, pięknie, Marco Royce, aj! Nie ma bramki, ale teraz jest świetna akcja. Teraz tylko tak, Marco Reus musi nam się tutaj pokazać. I to jest dobra piłka. Marco Reus, biegnij, biegnij Reus. Biegnij Reus, Reus. I to jest gol. Nasz kapitan jest w niesamowitej formie. Kolejna... Czy to jest Reus? To jest Reus, tak? Z daleka tak... No tak, to jest Reus. Z daleka jakoś mniej wygląda jak Reus. Ale jest bramka. I mamy prowadzenie z Hertą Berlin. Pomimo, że Hertha ma dobry start, to i tak, no to jest średnia drużyna naprawdę, więc powinniśmy z nimi wygrać. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Daniel Malen teraz dostaje piłkę dobrą tutaj. Haller. A ciężko będzie tutaj się właśnie przebić i nie udało się przebić. Rzut wolny. Julian Brandt nie będzie tutaj strzelał. Jest zbyt ostry tutaj kąt, żeby to próbować. Będę celował, myślę, że na Hallera. Ale to jest za Malena, który strzela i nie trafia, ale trafia za dobitką. Świetnie. W końcu mamy taką bramkę, którą zwykle nam komputer by wbił. Czyli właśnie odbicie się od poprzeczki, ale piłka jakimś cudem spada prosto pod głowę Daniela Malena, który trafia na 2 do 0. Szansa do środkowania, jeszcze ta 69 minuta, więc możemy jeszcze mieć większe prowadzenie. Spalony chyba. I to nie był spalony. To nie był spalony. Sebastian Haller dokłada jeszcze jedną bramkę. To nie był spalony. Świetna piłka z Malena, który myślę, że jest zawodnikiem meczu. Choć z drugiej strony Haller też ma asystę, więc Haller ma asystę i bramkę i Malen ma asystę i bramkę. I to jest koniec tego spotkania. Wygrywamy 3 do 0 z Hertą Berlin. Pomimo, że się zaczynał źle ten odcinek, zaczynał się katastrofalnie, no bo zostaliśmy zniszczeni przez Bayern Monachium, to jednak kończy się najgorzej to ostatecznie. Jaki jest teraz mecz? Zobaczmy. Z ciekawości jeszcze. Może akurat mecz na szybką symulację, który byśmy sobie tutaj też przesymulowali. Teraz mamy przerwę reprezentacyjną. Oferta wypożyczenia dla Kamary do New York City FC. Myślę, że to nie byłaby najgorsza opcja, bo myślę, że tam naprawdę mógłbym dostawać minuty. Najgorzej byłby na ławce, myślę. Chciałbym z tym dogadać. Ten transfer chciałbym dogadać i potem bym przeszedł dalej. Mats Hummels do PSG. Nie, Mats Hummels nie chce z nami zostać. To są złe wieści. Powiem właśnie, żeby to przemyślał. Może jednak się uda jeszcze z nim to wynegocjować. Mats Hummels. Może się uda? Uda się, super. Na rok bym chciał Hummelsa zostawić. Jeszcze na rok może zostać Hummels. Bo jest naprawdę bardzo dobrym rezerwowym tutaj bramkarzem. Dobra, kolejny mecz będzie nie bramkarzem, tylko obrońcą oczywiście rezerwowym. Teraz będzie mecz Schalke.
Więc to też nie będzie mecz, który sobie przesymulujemy, bo wydaje mi się, że Schalke nie powinny być jakoś wysoko w tabeli. 6 punktów mają. Dogadaliśmy wypożyczenia, to super fajnie, bo tam myślę, że właśnie Kamara mógłby dobrze się ograć. Schalke z 6 punktami są poza top 10. Są na 13 miejscu, więc damy szybką symulację tego spotkania. I ten mecz ostatecznie przegrywamy Malen z jedną bramką. Jak mogliśmy przegrać ten mecz? Jak mogliśmy naprawdę to zrobić? No ale niestety. Niestety przegraliśmy. Mecz City to będzie mecz, który musimy zagrać. Guerreiro. I teraz jestem ciekawy, bo widziałem też, że jednak tu Espoo jest lepszą jeszcze pozycją. Ale zobaczmy, co się stanie, jak Guerreiro będzie 80. Znaczy, jak przejdzie na SP. 89 ma overalla. To się naprawdę wydarzyło. On ma naprawdę 80. To jest naprawdę. Nigdy w życiu bym na to nie wpadł. Naprawdę. Nigdy w życiu bym nie wpadł na to, ale to jest. To jest naprawdę niesamowite. Więc będę musiał pozmieniać tutaj troszkę. Będę musiał pozmieniać troszkę tutaj naszą oczywiście formację na kolejne spotkanie, bo no coś na pewno zmienimy. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!